A już teraz z nami w studiu kolejny z gości, Dorota Pacholarz. Witam serdecznie Ciebie, Sewa, i witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Kozalinu, taki dystans zatrzymać, no właśnie, żeby tak, my tak się za bardzo... Się czuję, tak. Dobrze, Dorotko, to przejdźmy do rzeczy. 700 notowań... No, sporo, nie? To jest bardzo sporo. No niestety, moja historia nie notuje aż tak dużo wspomnień dotyczących listy, ale jak dużo... ja też nie wiem. No właśnie, chciałbym zapytać, czy pamiętasz, w którym notowaniu żeście się jako Arkadia Band pierwszy raz pojawili? No to powiem szczerze, że to było 3,5 roku temu, czyli gdybyś przełożył to na notowania, to gdzieś w okolicach, czekaj, jak mamy 50, teraz. momencik, 52 tygodnie w ciągu roku, dobra, poczekaj, okay. Razem mniej więcej 4. Czyli 200 notowań temu, no może gdzieś tak 180 notowań no, czyli, temu. No czyli jak rozdawali 500+, to wyście się wtedy załapali. Wiesz co, to jest twoja interpretacja, ja tego nie potwierdzam. Dobra, ale rozumiem, że teraz jest lepiej, bo jest 700+. No oczywiście. No, my zawsze krok do przodu są. Dorotko, hit za hitem, zespół Arkadia Band przez te 200 notowań, co że się policzyło, mogę śmiało powiedzieć, że się zmienił. Po pierwszy, wiesz co, pierwszy finał Listy Śląskich Szlagierów, to ja pamiętam, że mogę powiedzieć, że tak z panem producentem, panem Janem Musialikiem rozmawiałam i taką miałam nadzieję, pamiętam jak jechałam na te pierwsze rozdanie nagród, że tam się też gdzieś pojawimy na tej scenie. Ale to pierwsze było dla nas, pierwsze to było takie, przyszliśmy, zagraliśmy, no i poszliśmy. I poszliśmy po prostu. Ale powiem Ci, że rok później, no już przyszliśmy, staliśmy na podium. Zagraliśmy, i to było, zebraliśmy. Tak, i to już było po prostu, to już było wow. Dobrze, Dorotko, bo Wy jako zespół się zmieniacie dosyć bardzo, teraz już jest, chociaż do tego bardzo damskiego składu, gdzie ostatnio... To już nie jest no właśnie, bardzo damski. Dołączyli mężczyźni, pojawił się klawisz, pojawiła się gitara, jak się dobrze gdzieś tam widział, ale też jest to, że tej choreografii, Kero, zawsze towarzyszyła trzem kobietom, dołączyła czwarta Dorota, Kero tam no, też... Właśnie, ja powiem, że ja skromnie powiem, że ja dopiero się uczę tych ruchów i próbuję nadążyć za dziewczynami. No co tu dużo mówić, one są młodsze, ładniejsze i zgrabniejsze. W związku z czym ja mam jeszcze trochę do nadrobienia, a chciałabym za pośrednictwem, skoro dzisiaj taki jubileusz, proszę, wiesz, nie byłabym sobą, gdybym nie pozdrowiła części starej składu Arkadia Band, bo też jakby nie było, uczestniczyli w tych naszych dwóch poprzednich osiągnięciach, to w tym roku tak naprawdę nowy skład Arkadia Band zdobył samodzielnie nagrody, ale chciałabym za pośrednictwem programu Lista Śląskich Szlagierów pozdrowić i Bogdana, i Sławka, i macham w tej chwili do Was. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie 12 lat współpracy. 12 lat współpracy, przed nami kolejne notowania. Jak to jest, Dorota, kiedy, bo to jest najstarszy program szlagierowy, tak, pierwszy ze szlagierowych programów na naszym rynku. Jak to jest, kiedy wykonawca dołącza do takiego programu? Jakie jest uczucie? Wiesz co, to jest, jeżeli chodzi, ja mogę mówić za siebie, bo wiesz, nie ma tutaj reszty zespołu, ale to jest mieszanina wielu uczuć. Ale muszę Ci powiedzieć, że tak naprawdę pana producenta Listy Śląskich Szlagierów to ja spotkałam właśnie 12 lat temu, jak myśmy zaczynali w ogóle swoją karierę i poszliśmy, pamiętam wtedy, do pana Jana Musialika na spotkanie i nie ukrywam, że wtedy jeszcze mało wiedziałam i o tej branży, i o tym świecie, i o w ogóle muzyce i gdybym być może, i powiem to dzisiaj pierwszy raz, że gdybym wtedy posłuchała producenta Listy Śląskich Szlagierów, to dzisiaj bylibyśmy już dalej, dużo dalej. Także można powiedzieć, że pierwsze kroki to 12 lat temu, a jakie to uczucie, kiedy wchodzisz do takiego programu, no jest takie, na początku jest taki też i strach, bo wiesz, tutaj producent programu Lista Śląskich Szlagierów, ja mam takie wrażenie, kładzie taki nacisk i robi taką, no dosyć sporą selekcję tych wykonawców, tych artystów i ten poziom jest naprawdę wysoki. I jeżeli się tutaj już znajduje w tym programie, no to musisz do tego pułapu tak jakby dobić, nie możesz, wiesz, tych lotów obniżyć, więc musisz coś sobą reprezentować i to gdzieś z tyłu głowy każdy artysta ma, powinien mieć, no i to powoduje u Ciebie taki, no taki stres mobilizujący, przynajmniej ja tak mam, że czyli no, jest nie to... możesz tutaj grać byle jak, byle czego. Jest ta mobilizacja, tak, żeby produkować i patrzeć w przyszłość, żeby tak, nie... Żeby się rozwijać, wiesz. Rozwijać się, żeby nie było tylko tu i teraz, ale żeby jeszcze ta przyszłość szlagierów była jak najbardziej kolorowa. Tak, i wiesz co, i słuchać dobrych, mądrych rad, bo jednak ludzie, którzy tworzą ten program, tak, zwłaszcza producent programu, pan Jan Musialik,
no jest przecież w tej branży tyle lat i doskonale wie, już przeżył niejedno i widział niejedno, więc cóż dużo powiedzieć. No, czy zespół Arkadia Bęcz, czy jakikolwiek inny artysta, to dla niego może, myślę, że to już nie jest żadna, że tak powiem, nowość i bardzo czasami mądrze radzi, tylko że no, artyści są uparci. Trzeba chcieć ja słuchać. Ja byłam uparta i nie zawsze chciałam Dorotko, słuchać. To teraz jeszcze posłuchaj takiego pytania na sam koniec, bo zapytam o plany, bo skoro 700, skoro rocznica, bo zawsze w Arkadii były te plany takie no, szerokie, dalekosiężne, tak. Mocno rozwijające się, ale ty też słyniesz z tego, że skrupulatnie jakaś tam ta lista se odhaczą, że zrealizowane i następne. No i co teraz do realizacji? Ja już się któryś raz powtórzę, ja obiecałam u Ciebie w programie, że płyta pojawi się w tym roku. No widzę taki już malutki, jak to się mówi w branży, delay, czyli opóźnienie, że może to być przełom przyszłego roku, ale nie chcę tutaj mówić. No drodzy Państwo, sytuacja jest przedziwna, więc też pewne jakieś poślizgi czasowe, no chciałabym, żebyście Państwo nam wybaczyli. Ale plany są jak najbardziej. Kolejne dwa teledyski będą się jeszcze robiły w tym roku, takie wiesz, pod jesień coś takiego, te klimaty, tyle na razie chcę zdradzić. Piąta płyta, no i dopracowanie programu śląskiego, bo mogę zdradzić, że mamy prawdziwe stroje śląskie, górnośląskie, stroje ludowe rozbarskie w Arkadii Bęcz, takie jak były kiedyś. Nie żadne stylizacje, tylko prawdziwe, nasze, richtig śląskie stroje. I to też będzie taki program, z którego mam nadzieję w przyszłym roku Arkadia Bęcz zasłynie głośno. Dobrze, a powiedz mi, to teraz tak zagromy wabank, bo wy lubicie grać wabank, tak. Z tego co wiem. Pytaj o wszystko. To pytam właśnie, to jak daleko jest ta płyta? 3/4 zrobione. 3/4 zrobione, to brzmi bardzo dobrze. Dobra, Dorotko, bardzo dziękuję Ci za to, żeś mogła nas odwiedzić, że mogłaś razem z nami poświętować. Czy ja mogę pozdrowić? Możesz. Wszystkich telewizów Listy Śląskich Szlagierów. Kochani, życzę Wam, sobie i producentowi tego programu, żeby doczekać 1000, a ja już to w domu obliczyłam, że czyli co, jeszcze 6 lat. I za 6 lat szczęśliwie, mam nadzieję, wszyscy spotkamy się i Wy, drodzy Państwo, przed telewizorami i my tutaj w studio w programie Lista Śląskich Szlagierów. To dopiero będzie biba, kochani, na 1000. Tysięczne podsumowanie Listy Śląskich Szlagierów. Tego życzę sobie, wszystkim artystom sceny śląskiej, Tobie Sebuś, producentowi panu Janowi Musialik i Wam, kochani, drodzy telewizowie, i bądźcie z każdym artystą sceny śląskiej, bo my Was bardzo potrzebujemy, bo jeśli Was nie będzie przy nas, to niepotrzebnie będziemy stali na scenie. Tylko zaprosić Dorotę i program zrobiony. Dobrze, moi drodzy Państwo, Dorotko, raz jeszcze bardzo dziękuję. Panie i Panowie, Dorota Pacholarz, Arkadia Bęcz razem z nami była.